Cześć. Dziś ponownie jesteśmy w Zabrzu, bo postanowiliśmy odpowiedzieć na Wasze życzenia i nagrać materiał o pojeździe, który wprowadził Wojsko Polskie do epoki pełnej mechanizacji. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie OT-64 Scott. A teraz mała prośba od nas do Was. Gdybyście znali kogoś, mieli kontakt do ludzi, którzy dysponują sprzętem, który mógłby stać się bohaterem kolejnego odcinka, to napiszcie do nas. Utworzenie w 1955 roku Układu Warszawskiego rozpoczęło dyskusję wewnątrz państw bloku na temat unifikacji wyposażenia oraz współpracy przy konstrukcji, produkcji oraz wdrażaniu nowych wzorów uzbrojenia. Równocześnie od początku lat 60. w planowaniu operacyjnym Układu Warszawskiego zaczęła pojawiać się tendencja związana z przejściem do działań ofensywnych od pierwszych godzin konfliktu oraz przygotowaniem się na użycie przez obie strony w skali taktycznej broni atomowej. To stawiało pod znakiem zapytania możliwość użycia na polu walki ówcześnie stosowanych środków transportu piechoty, czyli transporterów opancerzonych BTR-40, BTR-152 oraz używanych w armii czechosłowackiej HKL-6P, które były dawnymi niemieckimi SDKFZ-251. Było to spowodowane faktem, że były pozbawione one integralnego dachu, przez co nie można było ich przystosować do użycia w realiach zastosowania broni ABC. W 1956 roku czechosłowackie biuro polityczne przyjęło dyrektywę, na mocy której wśród 104 typów sprzętu skierowanych do produkcji znalazł się nowy średni transporter opancerzony, pływający gąsienicowy transporter opancerzony oraz kołowy pływający transporter opancerzony. Ta dyrektywa stała się źródłem do powstania trzech pojazdów, kolejno OT-810, OT-62 Topaz oraz bohatera dzisiejszego odcinka, czyli OT-64 Scott. Pierwsze prace koncepcyjne nad nowym transporterem opancerzonym przeprowadziła Wojskowa Akademia Techniczna w Brnie i trwały one od 1956 roku. Początkowo prace przebiegały bardzo opornie w związku z ciągle zmieniającymi się koncepcjami oraz przepychankami na linii wojsko-przemysł. Armia stała na stanowisku, że potrzebuje nowego transportera. Przemysł natomiast stwierdzał, że nie ma wystarczających mocy przerobowych do tego, by zagwarantować wprowadzenie nowego projektu. Ostatecznie założenia taktyczno-techniczne nowego pojazdu wypracowano w 1958 roku, a projekt opracowało Biuro Projektowe Zakładów Motoryzacyjnych imienia Gottwalda w Pradze. Na etapie opracowywania konstrukcji w celu obniżenia kosztów oraz zmniejszenia ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia podjęto decyzję o szerokim użyciu części z cywilnych samochodów ciężarowych. I tak silnik T-928 o mocy 178 koni mechanicznych pochodził z samochodu ciężarowego Tatra T-138, a układ napędowy z prototypowego samochodu ciężarowego Praga S-360, która ostatecznie jednak nie weszła do produkcji. Pierwszy prototyp był gotowy w maju 1960 roku. I mimo tego, że spełniał wszystkie papierowe założenia, to jednak był mocno niedoskonały, gdyż był awaryjny. Szczególnie dużym problemem był nowy, zaprojektowany specjalnie dla tego transportera, półautomatyczny układ przeniesienia napędu, który był bardzo awaryjny. A szczególnie skrzynia biegów, która nieustannie się przegrzewała i wykazywała ogólnie niską żywotność. Narzekano na również zbyt niską moc silnika. Kolejne próby odbyły się w 1961 roku. Wykazały one poprawność ogólnych założeń transportera, jednak wskazywano na niską żywotność całej konstrukcji oraz jej wysoką awaryjność. Równolegle z próbami prowadzono próby balistyczne kadłuba. Pierwszy egzemplarz tych prób nie przeszedł pomyślnie. Dostarczony w 1961 roku zmodernizowany kadłub, w którym poprawiono pancerz oraz zmieniono kąty jego nachylenia, próby balistyczne przeszedł już pozytywnie. Drugi prototyp ukończono w drugiej połowie 1961 roku i zastosowano w nim wnioski wynikające z badań na wcześniejszym egzemplarzu. Zdecydowano się usunąć awaryjny układ przeniesienia napędu i zastosować dobrze znany z konstrukcji takich jak Panzer 38 czy Hetzer układ przeniesienia napędu typu Praga Wilson.
Mimo tego na zaplanowane 4000 km pojazd pokonał raptem 10% tej odległości. Awaryjność nadal była wysoka. Mimo tego, że nie zakończono prób zakładowych, trzeci, tyle co powstały prototyp, skierowano na próby wojskowe. Tam porównano go z radziecką konstrukcją, czyli z BTR-60P. Z tej rywalizacji czechosłowacki pojazd wyszedł zwycięsko. Wykazał wyższość w większości parametrów. Wskazywano nade wszystko na jego lepszą dzielność terenową oraz zdolność do przetrwania na polu walki, na którym użyto broni ABC. Radziecki transporter takich walorów nie miał, gdyż brak integralnego dachu uniemożliwiał przetrwanie na atomowym polu walki. Jako wady czechosłowackiego transportera wskazywano na niski prześwit oraz duży hałas we wnętrzu pojazdu, jak i oczywiście ciągle występującą wysoką awaryjność. Mimo tego komisja badająca rekomendowała transporter do produkcji seryjnej. We wrześniu 1932 roku ukończono czwarty prototyp. Uwzględniał on wyniki badań i testów, które miały miejsce wcześniej. Stał się również wzorcem do produkcji seryjnej. W ostatecznym rozrachunku Czechosłowakom udało się stworzyć niezwykle nowoczesny jak na ówczesne czasy pojazd, który deklasował istniejącą konkurencję. Mimo tego nierozwiązany pozostał problem mocy produkcyjnych przemysłu. Dlatego też Czesi zwrócili swoje oczy w stronę Polski. Pierwsze rozmowy na temat współpracy przy produkcji nowego transportera przeprowadzono w 1930 roku. Strona polska zdecydowała się przystąpić do projektu w lipcu 1931 roku po zapoznaniu się z istniejącymi trzema prototypami oraz wynikami testów porównawczych z BTR-60P. Długie rozmowy dotyczące podziału prac przy produkcji nowego transportera zostały sfinalizowane podpisaną w styczniu 1933 roku umową. Na jej mocy w Czechosłowacji miały powstawać kompletne podwozia wraz z układem przeniesienia napędu, natomiast w Polsce budować miano kadłuby oraz przeprowadzać ostateczny montaż transportera. We wspólny proces produkcji zaangażowanych było wiele podmiotów. Ze strony czechosłowackiej do najważniejszych należały zakłady Tatra, gdzie powstawały silniki, oraz zakłady AZ Lezany, gdzie produkowano układ przeniesienia napędu. Ze strony polskiej najważniejszymi zakładami były Huta Częstochowa oraz Huta w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie wytwarzano pancerne kadłuby oraz wieże. Ostateczny montaż transportera miał miejsce w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie. Udział polskiego przemysłu w produkcji bazowej wersji transportera wynosił 48,5%. Pierwsze jego egzemplarze zjechały z taśm produkcyjnych w październiku 1963 roku i przeprowadzone na nich testy odbiorcze wykazały całą masę usterek i niedomagań, które musiano usunąć. Do tradycyjnych problemów należały kwestie związane z układem transmisji. Nowy transporter został przyjęty do uzbrojenia w Armii Czechosłowackiej pod oznaczeniem OT-64 i nazwą własną Scott. Nazwa ta w tłumaczeniu dosłownym czeskich słów oznacza średni kołowy opancerzony transporter. Scott 1 to wariant bazowy. W tej konfiguracji powstały pierwsze egzemplarze, jakie opuściły linię produkcyjną. Pojazd pozbawiony był uzbrojenia głównego. Na jego dachu znajdowało się 5 włazów umożliwiających desant przewożonych żołnierzy, których mogło być 18. Początkowo wykorzystywany jako transporter piechoty. Wraz z pojawianiem się uzbrojonych wariantów przesuwany do zadań pomocniczych i transportowych. W Czechach otrzymał oznaczenie OT-64A. Scott 1A to zmodernizowany wariant bazowy. W miejscu pierwszego przedniego włazu dla desantu pojawiła się pancerna nadbudówka, którą zwieńczył podwójny otwierany na zewnątrz właz. Celem tej modernizacji było stworzenie żołnierzom możliwości prowadzenia ognia okrężnego do przeciwnika bez porażenia pozostałych członków desantu. Nadbudówka miała formę ośmiościanu. W 6 bocznych ścianach znajdowały się osłonięte szybą kuloodporną szczeliny obserwacyjne. Liczbę żołnierzy desantu ograniczono do 16.
Część tych wozów na nadbudówce otrzymała jednoczęściowy, okrągły właz z obrotową podstawą. Na niej montowano najpierw KM SGMT lub PKT 7,62 mm, a potem WKM DSK kalibru 12,7 mm, tworząc w ten sposób pierwsze uzbrojone tymczasowe warianty. Obrotnica osłonięta była po bokach płytami pancernymi. Scott 2A to pierwszy wariant projektowany i produkowany jako uzbrojony. Początkowo planowano go wyposażyć w jednolufowy wariant działka PLDVK wzór 53-59 Lizard kalibru 30 mm. Jednak pomysł ten nie wyszedł poza fazę koncepcji. Zdecydowano się na nim ustawić wieżę pochodzącą z transportera OT-62 Topaz. Badania prototypów nie zadowoliły jednak wojska w zakresie siły ognia oraz szczelności kadłuba w warunkach użycia broni ABC. Zdecydowano się sięgnąć po inne rozwiązanie. Na istniejącej nad przodem przedziału desantowego nadbudówce, którą pozbawiono już szczelin obserwacyjnych, zamontowano pochodzącą z BTR-60 oraz BRDM-2 wieżę PBU-1 z uzbrojeniem głównym w postaci WKM-u kalibru 14,5 mm. Liczba żołnierzy desantu została ograniczona do 10. Masa pojazdu wzrosła do 14,5 tony. Wozy te produkowano w latach 1966-1968. W Czechach oznaczono je jako OT-64-2A. Scott 2AM został opracowany w 1976 roku w Polsce. Był to wariant Scotta 2A, dodatkowo uzbrojonego w dwie, zamontowane po bokach wieży, wyrzutnie pocisków 9M14 malutka, które były wystrzeliwane i kierowane z wnętrza pojazdu przez strzelca w wieży. Oprócz dwóch przewożonych rakiet na prowadnicach, w pojeździe znajdowały się kolejne cztery. Wyprodukowano niewielką serię tych pojazdów. W 1969 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie opracowano wersję wieży PBU-1 dostosowaną do prowadzenia ognia przeciwlotniczego poprzez zwiększenie kąta podniesienia broni do 87 stopni. W sumie powstało 1185 sztuk tych pojazdów, które zostały oznaczone jako Scott 2AP. Był to najliczniej wykorzystywany wariant Scotta w Wojsku Polskim. Scott Art to wariant powstały w oparciu o bazową wersję pojazdu. Wykorzystywany był w dwojakiej roli. Jako środek transportu dla plutonu przeciwpancernego albo plutonu wsparcia. W pierwszym wypadku w środku pojazdu przewożona była trzyosobowa obsługa działa bezodrzutowego SPG-9 lub B-10. Samo działo holowane było za pojazdem. Dodatkowo, również w środku, przewożone były dwie sekcje pocisków przeciwpancernych 9K14 malutka, a później 9K111 fagot. W wypadku wozu, którym służył jako środek transportu dla plutonu wsparcia, za Scottem holowano moździerz kalibru 120 mm, a w środku przewożona była jego obsługa oraz zapas amunicji. Scott Inch powstał również na bazie transportera bazowego. Zbudowany został w dwóch wariantach. Pierwszy jako pojazd do tworzenia zapór minowych, a drugi jako wóz do torowania przejść w polach minowych. W pierwszym wariancie wyposażono go w mocowaną do progu tylnych drzwi desantu rynnę, przy pomocy której zsuwano bezpośrednio na ziemię miny przeciwpancerne. Transporter przewoził 5 żołnierzy. Możliwe też było wykorzystanie holowanego stawiacza min PMR-3, który w odróżnieniu od rynny zakopywał ładunki bezpośrednio pod ziemią. Podobne rozwiązanie przygotowała na swoje potrzeby armia czechosłowacka, przy czym rynna była montowana doraźnie na poszczególnych wozach. Istniała nawet techniczna możliwość wykorzystania do roli pojazdu stawiającego miny pojazdu w wariancie OT-64A. W Czechosłowacji wozy dostosowane do stawiania min określano mianem UMU. Drugi wariant transportował 8 żołnierzy oraz zestawy ładunków linowych i wyposażenia inżynieryjnego. Holował dwuosiową przyczepę, na której były zamontowane dwa zestawy ładunków wydłużonych. Scott WPT to pojazd pomocy technicznej zbudowany na bazie wariantu podstawowego. Wyposażony był w składany żuraw o udźwigu 800 kg, wyciągarkę, hak holowniczy, zestaw narzędzi specjalnych, części zamienne oraz sprzęt do dezynfekcji. Załogę stanowiło 5 osób.
W Czechosłowacji opracowano własny wariant wozu zabezpieczenia technicznego. Otrzymał on oznaczenie DTP-64. Zestaw wyposażenia specjalnego był bardzo podobny do wariantu polskiego. Jednak Żuraw w wersji podstawowej miał udźwig 1000 kg i wzrósł on do 1500 kg w zmodernizowanym wariancie DTP-64M2. OT-64 Zdraw to czechosłowacki pojazd ewakuacji medycznej powstały na bazie wersji podstawowej. Jego zadaniem była ewakuacja rannych bezpośrednio z pola walki. Mógł przewozić 5 rannych na składanych noszach. Skodra to bardzo ciekawy wariant przygotowany na potrzeby Wojska Polskiego. Jego przeznaczenie to kamuflaż dźwiękowy, kierunkowe transmisje dźwiękowe oraz w trakcie ćwiczeń symulowanie efektów dźwiękowych ówczesnego pola walki. Na swoje potrzeby pojazd ten posiadał aparaturę nagłaśniającą o mocy 1600 W, wspieraną przez gramofon, magnetofony i odbiornik radiowy. Na przedzie pojazdu zostały zamontowane 2 głośniki tubowe. Dodatkowo w przedziale desantowym na hydraulicznie unoszonej kolumnie znajdowało się 9 kolejnych głośników służących do kierunkowych transmisji dźwiękowych. W celu symulacji pola bitwy w 4 punktach poligonu umieszczono 4 pojazdy, które dzięki temu dawały bardzo realistyczne 4-kanałowe efekty dźwiękowe, dzięki którym można było symulować m.in. ostrzał artyleryjski czy karabinowy, atak czołgów czy nalot samolotów. Zbudowano kilka pojazdów tej wersji, które były używane w specjalnej jednostce propagandowej oraz specjalnych grupach wsparcia dla okręgów wojskowych, które były przygotowywane na wypadek wojny w celu prowadzenia wojny propagandowej. Pojazdy te wycofano z użycia w latach 90. Na początku lat 90. w związku z zaangażowaniem Czechosłowacji, a potem Czech w misje zagraniczne, odczuwalna stała się potrzeba posiadania kołowego transportera opancerzonego. W związku z faktem, że większość OT-64-2A została już wycofana z użycia i sprzedana, zdecydowano się stworzyć improwizowaną wersję bojową wariantu bazowego. Na centralnej części kadłuba umieszczono wyższy niż w wersji 2A 8-kątny pancerny kołnierz, na którym zamontowano wieżę pochodzącą z OT-62B uzbrojoną w KM wzór 59 kalibru 7,62 mm. Tak zmodernizowany pojazd został oznaczony jako OT-93. Był to niejako powrót do źródeł, bo ta właśnie wieża była rozpatrywana jako pierwsza do zamontowania na Skocie w 1963 roku. Taką konwersję zdecydował się w 1995 roku zakupić Urugwaj w ilości 26 sztuk. Na bazie Skota opracowano całą gamę pojazdów dowodzenia i sztabu. Wariant R2 to pojazd dowodzenia i sztabu na szczeblu batalion-pułk opracowany na bazie Skota 2A, zastąpiony w latach 80. przez wyposażony w nowocześniejsze środki radiowe wariant 2M. Wariant R2A to wóz dowodzenia i mobilny punkt kierowania ogniem dział przeznaczony dla pododdziałów artylerii. Powstał na bazie Skota 2A, jednak pozbawiono go wieży. Zastąpiony w latach 80. przez wyposażony w nowocześniejsze środki radiowe wariant R2AM. Wariant R3 to pojazd dowodzenia i sztabu na szczeblu pułk dywizja. Opracowany na bazie Skota 2A, pozbawiony jednak wieży. W Czechosłowacji opracowano zmodernizowany wariant tej wersji, który otrzymał oznaczenie R3MT. Wariant R3A to pojazd przeznaczony do dowodzenia artylerią na szczeblu pułku artylerii lub całej artylerii dywizyjnej. Opracowany na bazie Skota 2A, pozbawiony jednak wieży. Wariant R3Z to pojazd dowodzenia przeznaczony do dowodzenia dywizją, związkiem operacyjnym lub całą ich grupą. Również opracowany na bazie Skota 2A, pozbawiony wieży. Jego zmodernizowana wersja nosiła oznaczenie R3M. Jego czechosłowackim odpowiednikiem był wariant R4MT. Wariant R4 to pojazd dowódczo-sztabowy przeznaczony dla szefa rozpoznania dywizji lub dowódcy batalionu rozpoznawczego. Oprócz bogatego wyposażenia łącznościowego posiadał radiostację umożliwiającą mu łączność z samolotami rozpoznawczymi. Wyposażenie uzupełniały m.in. 2 przenośne noktowizory. Wariant R6 był pojazdem dowodzenia i kierowania ogniem dla baterii ZSU-23-4 Szyłka. Analogiczny pojazd, przeznaczony dla dowódcy baterii rakiet zestawu OSA, otrzymał oznaczenie Scott Zenit B.
Stojan był projektem samobieżnego moździerza, w którym w tylnej, otwartej części kadłuba zamontować miano moździerz kalibru 82 mm. W założeniu prowadzenie ognia miało być możliwe zarówno z pojazdu, jak i poza nim. Moździerz miał być w obu wypadkach ładowany ręcznie. W 1961 roku rozpoczęto analizować kolejny wariant, w którym zakładano zastosowanie bębnowego automatu ładującego pociski oraz prowadzenie ognia z otwartego włazu. Ostatecznie wariant ten nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. Równolegle z opracowywanym moździerzem trwały prace nad wersją przeciwpancerną, w której planowano użyć bezodrzutowego działa P-40 Datel kalibru 100 mm. Założenie było analogiczne jak w Stojanie, czyli uzbrojenie miało być umieszczone w tylnej, otwartej części kadłuba. Projektu nie zrealizowano. Od 1967 roku trwały prace koncepcyjne nad wozem o nazwie Maskot, który miał być przystosowany do prowadzenia ognia z pocisków 9M14 Malutka. Pierwotnie rozważano trzy warianty. Pierwszy zakładał zamontowanie sześciu pocisków na podnoszonej i opuszczanej hydraulicznie wyrzutni. Wymagało to jednak stworzenia specjalistycznego pojazdu i pomysł ten szybko zarzucono. W drugim wariancie zakładano umieszczenie jednej lub dwóch wyrzutni w wieży w miejscu WKM-u KPWT. Trzecia koncepcja przewidywała umieszczenie wyrzutni na prostych obrotnicach z tyłu kadłuba. Ostatecznie żaden wariant nie przybrał nawet formy prototypu. OT-64 z SPR-1 to ciekawy i zmaterializowany w postaci prototypu projekt, który dotyczył wspomagania wyjścia transportera z forsowania przeszkody wodnej przy użyciu napędu rakietowego. Dwa silniki z rakiety SPR-1 zamontowano z tyłu pojazdu. Mimo pozytywnych prób, system nie został wprowadzony do powszechnego użycia. W 2001 roku na MSPO w Kielcach Wojskowe Zakłady Mechaniczne z Poznania zaprezentowały stworzony z własnej inicjatywy demonstrator głębokiej modernizacji Scotta nazwany WR-02 Ryś. Silnik Tatry wymieniono na Iveco Cursor 8 o mocy 310 koni mechanicznych z nową skrzynią biegów i układem przeniesienia mocy, powiększając równocześnie nieznacznie rozstaw osi. Zmodernizowano wygląd przedniej części kadłuba, osadzając w niej dwa duże okna dla kierowcy i dowódcy, chronione kuloodpornymi szybami. Zmodernizowano również układ wydechowy. Co ciekawe, prototyp został zaprezentowany w wariancie wozu rozpoznawczego, na którym zamontowano bogate wyposażenie elektroniczne, w tym wysuwany na teleskopowym maszcie radar rozpoznania pola walki. Wstępnie MON przejawiał bardzo duże zainteresowanie pojazdem, w związku z czym kontynuowano nad nim pracę. Owocem tego był właściwie nowy wóz, czyli kołowy transporter opancerzony Ryś, który zachował jedynie 30% podzespołu oryginału. Wóz ten w małej serii 5 sztuk został przyjęty do służby w Wojsku Polskim. W 2001 roku słowackie zakłady ZTS Special zaprezentowały propozycję modernizacji transportera Scott poprzez montaż na nim opracowanej w zakładach jednoosobowej wieży Cobra, której głównym uzbrojeniem była znana z BMP-2 automatyczna armata 2A42 kalibru 30 mm. Wieża Cobra została osadzona w miejscu starej wieży z minimalną ingerencją w strukturę kadłuba. Taka modernizacja nie doczekała się jednak zamówień. Za sterami wirtualnego OT-64 Cobra możecie zasiąść w grze Armored Warfare. To dynamiczna, darmowa gra multiplayer z trybami gry PvP oraz bardzo rozbudowanym PvE. W grze są dostępne maszyny od lat 50. ubiegłego wieku, aż po niedaleką przyszłość, jak na przykład T-14 Armata. OT-64 Cobra w grze Armored Warfare klasyfikowany jest jako ciężki pojazd opancerzony i pełni rolę pojazdu rozpoznawczego, który swoje działanie opiera na mobilności, a nie statycznym wypatrywaniu przeciwnika w ukryciu. Wejdź, zainstaluj i walcz. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. W związku z tym, że ilość wersji Scotta jest naprawdę spora, nie udało nam się całego materiału zmieścić w jednym odcinku. W drugim odcinku przedstawimy Wam użytkowników pojazdu, jego zastosowanie bojowe oraz naszą ocenę. Z tyłu, w ramach ciekawostki, prezentujemy Wam wariant przeciwpożarowy naszego głównego bohatera.